Zadzwonimy do pani. Zwracam uwagę, po kim wchodzę na rozmowę o pracę, żeby zwiększyć swoje szanse. Stara cena, nowa cena, ale wciąż okazji brak. Wydaje się najlepszy, raczej dlatego, że jest prezentowany jako trzeci. Ale czy to na pewno dobra fura? Czasami lepiej wstrzymać się z wyborem, niż ulegać presji. Dobrze żyć w zgodzie ze sobą. Pan Michał studiuje psychologię w biznesie. Wybrał ambitny, perspektywiczny kierunek studiów w Wyższej Szkole Bankowej. Skuteczny psycholog biznesu wymaga od siebie. Dba o swój rozwój, zarządza czasem i sobą. Łączy pracę z nauką i już realizuje swoje plany zawodowe, bo praktyczna wiedza, którą zdobywa, pozwala mu na to. Dowiaduje się, jak wiedzę z psychologii zastosować w warunkach biznesowych. W praktyce oznacza to, że potrafi zarządzać ludźmi, motywować ich i oceniać, negocjować, wywierać wpływ na sprzedaż i marketing, unikać pułapek decyzyjnych. Życie to sztuka wyboru. Ja wybrałem własną przestrzeń autokreacji. Uczę się rozumieć, jak przebiegają procesy decyzyjne, które kształtują nasze otoczenie oraz co ma wpływ na postawy i emocje ludzi. Studiuję psychologię w biznesie.